Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, godzina 12, biją dzwony z tyłu, czyli po anioł pański czas na to, żebyśmy sobie porozmawiali o poważnych sprawach, ale zanim przejdziemy do tematu, przedstawię swojego pierwszego gościa, chciałem odnieść się krótko do incydentu, który miał miejsce wczoraj. Wczoraj podczas manifestacji antycovidowców ponownie napadnięto na ekipę Telewizji Polskiej, używając wobec nich jakiegoś gazu, pobito ich. Solidaryzujemy się tutaj z naszymi kolegami z TVP i stanowczo potępiamy jakąkolwiek przemoc wobec kogokolwiek, ale szczególnie wobec dziennikarzy na służbie, bez względu na to, kto to robi, czy z prawej, czy z lewej strony. Stanowczo odcinamy się od jakichkolwiek aktów agresji, szczególnie wobec dziennikarzy, ludzi pełniących tą służbę publiczną. A teraz przechodzimy do tematu. Moim gościem jest poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan poseł był posłem wnioskodawcą w imieniu grupy 118 posłów, którzy w grudniu tego roku złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli prawa do usuwania ciąży czy zabijania dzieci z trwałymi wadami, na przykład z zespołem Downa. Zanim przejdziemy do szczegółów tego wniosku, do oceny, do tego, co się dzieje wokół orzeczenia Trybunału, chciałem zapytać, jaki jest w tej chwili status formalny, bo to nie jest jasne. Czy od momentu, kiedy ten wniosek zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw, on już obowiązuje i szpitale nie mogą dokonywać aborcji, czy dopiero po tym, jak Sejm zmieni prawo, nie będą mogły dokonywać? W tym zakresie niepotrzebne są zmiany w przepisach przez Sejm. W momencie opublikowania sentencji tego wniosku w Dzienniku Ustaw, ten zaskarżony przepis traci swoją moc i przestaje obowiązywać. Natomiast to, co jest potrzebne ze strony ustawodawcy, to jest druga rzecz, o której mówiliśmy od 3 lat, bo ta sprawa trwała od 3 lat. Ten akurat wniosek od grudnia 2019 roku. To potrzebne są dalsze działania wspierające kobiety w trudnych ciążach i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. O tym będziemy mówić za chwilę. To w takim razie przejdźmy do uzasadnienia tego wniosku. Mamy fragment wystąpienia sędziego referenta w Trybunale Konstytucyjnym. Posłuchajmy. Zgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej, oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji. Na podstawie całokształtu pisma inicjującego niniejsze postępowanie zrekonstruował główny zarzut wnioskodawcy, którym jest niezgodność kwestionowanych przepisów z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Do tego, jak chronić matki, jak rozumiem, przejdziemy, bo będzie pakiet tych ustaw, który będzie pomocą dla tych matek, które urodzą dzieci z wadami genetycznymi czy uszkodzeniami. Ale chciałem jeszcze się dowiedzieć, czy przypadek taki, kiedy płód już nie żyje, to jest podnoszone, to jest przypadek taki, że matka musi też ten nieżyjący płód urodzić? Czy to jest przypadek taki, kiedy lekarz może interweniować i usunąć ten płód? Oczywiście, że jeżeli płód nie żyje, to natychmiast może zostać usunięty. Także inną nieprawdziwą informacją, która krąży w mediach, być może czasami bez złej woli, jest to, że obowiązuje cały czas przesłanka zagrożenia zdrowia i życia kobiety. To znaczy, jeśli ta sytuacja w jakikolwiek sposób zagraża jej życiu, mówimy o realnym zagrożeniu, no to wtedy naturalnie jest możliwość ingerencji lekarskiej. Nie jest to ściśle rzecz biorąc traktowane jako aborcja, tylko jako ratowanie życia kobiety. Więc w sytuacjach takich skrajnych, przynajmniej tych dwóch, o których teraz rozmawiamy, jest możliwość działania lekarskiego w celu ochrony zdrowia i życia kobiety. Panie pośle, widzi pan na pewno, co się dzieje po tej uchwale.
Najpierw atak na jedną z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, panią sędzię Krystynę Pawłowicz, potem próby ataków na dom Jarosława Kaczyńskiego. No, pewnie najbardziej przygnębiająca jest agresja wobec kościołów. Te hasła dym w kościołach, ogień w kościołach, no, nie wróżą. Bo właśnie widzimy, to jest bodajże w nocy dokonane na świątyni Opatrzności Bożej profanacja kościoła, napisy zrobione między innymi na tym kościele. Ale takich ataków było co najmniej kilkanaście tej nocy. I są groźby palenia kościołów. No, mamy agresję fizyczną wobec policjantów. Mamy agresję bardzo mocno słowną, tak, no, znaczy to już słyszymy profesorów uniwersytetu posługujących się wulgarnymi słowami, nakłaniających do takich słów i zero debaty tak naprawdę. To prawda, ta sprawa wpisuje się w trwającą już od dłuższego czasu taki spór kulturowy, spór cywilizacyjny. Do ataków na kościoły, w każdym razie w Poznaniu, dochodzi od dłuższego czasu, do profanacji. Więc nie jest to jakby początek tego sporu, ale na pewno widzimy intensyfikację. No i oczywiście drugim elementem jest spór polityczny, bo wyrok Trybunału jest wykorzystywany przez Lewicę, a po części także przez Platformę Obywatelską, do tego, żeby odrobić straty, które w poprzednich miesiącach poniosła w związku z przegranymi wyborami prezydenckimi, a wcześniej parlamentarnymi. Więc na pewno ta sprawa, która w naszym założeniu powinna być sprawą ponadpartyjną, ponadpolityczną, no jest w tej polityce jednak bardzo mocno wykorzystywana. Kiedy my rozpoczęliśmy te działania w 2017 roku, szukaliśmy możliwie szerokiego wsparcia politycznego, akademickiego, też organizacji pozarządowych. Konsultowaliśmy oczywiście tą sprawę z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, ale też rozmawialiśmy z władzami innych klubów parlamentarnych. Pod wnioskiem podpisali się zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i w poprzedniej kadencji Kukiz 15, w tej kadencji Konfederacji, ale też PSL Kukiz 15, czyli staraliśmy się, żeby pokazać, że jest to możliwie szeroka tutaj płaszczyzna tych starań o zagwarantowanie praw, które należą się każdemu człowiekowi w związku z tym, co gwarantuje konstytucja, prawa do życia, godności człowieka. Ale prawdą jest to, że ta sprawa dotyka, czy wpisuje się właśnie w ten spór kulturowy i jednocześnie w toczący się cały czas spór polityczny. I stąd takie emocje i stąd no właśnie próby z jednej strony pojawiają się właśnie, tak jak pan mówił, dewastacje kościołów. Jest ta agresja słowna o bardzo takim wysokim poziomie, ostra. Musimy tłumaczyć, dlaczego taki jest wyrok Trybunału, a jednocześnie podejmować te wszystkie działania osłonowe, które są jakby drugim elementem tego, o czym od trzech lat mówimy, czyli prawo do życia i prawo do godnego życia także dla tych najsłabszych. Panie pośle, mamy dzisiaj bardzo silny podział. Czy mamy jakąś wiedzę na temat tego, jaka część społeczeństwa jest w tej chwili przeciwna likwidacji aborcji eugenicznej, a jaka popiera, bo patrząc na skład w Sejmie, no to jest około 60%, ponad 60% posłów prawdopodobnie popiera. No ale czy ten rozkład jest też charakterystyczny dla społeczeństwa? Czy to odpowiada mniej więcej poglądom społecznym? No bo w tej chwili widać na ulicach oczywiście tylko przeciwników likwidacji aborcji eugenicznej. To dużo zależy od tego, jak postawione jest pytanie, bo jeśli pytanie jest postawione w taki sposób, kto jest za zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego, no to wyniki są oczywiście niekorzystne. Jeśli postawimy pytanie, kto jest za wzmocnieniem prawnej ochrony życia osób niepełnosprawnych,
to wyniki będą zupełnie inne. To też jest związane z tym, że ta grupa 1074 aborcji organicznych, które są przeprowadzone w każdym roku, jest jest różnorodna. To znaczy mamy cztery kategorie tak naprawdę sytuacji. Pierwsza to są takie upośledzenia i choroby lekkie, na przykład zespół Downa, na przykład brak dłoni, czyli takie schorzenia, z którymi można żyć, często można szczęśliwie żyć, czasami pracować, czasami wykonywać nawet zawody zaufania publicznego, bo wiemy, że na przykład są w Polsce lekarki, które mają zespół Turnera. Druga grupa to są takie poważne już niepełnosprawności i choroby, z którymi można jednak żyć bardzo długo. Trzecia grupa to są właśnie przypadki letalne, kiedy to dziecko umiera stosunkowo krótko po urodzeniu albo nawet przed urodzeniem. No i czwarta to są pomyłki, czyli sytuacje, w których dzieci rodziłyby się zupełnie zdrowe. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie te cztery grupy są tej samej wielkości, ale to są cztery znaczne grupy, które można wskazać. I w zależności od tego, jaką sytuację pokazuje się przed oczami, to jest też trochę inna reakcja, bo inna jest reakcja wtedy, kiedy widzimy dziecko z zespołem Downa, co raczej budzi naszą jakąś pewnego rodzaju poczucie solidarności. Inna sytuacja jest, kiedy podawany jest przykład cyklopii, choroby, która się zdarza wprawdzie bardzo rzadko, ale jest takim bardzo, kończy się zawsze śmiercią po urodzeniu, ale jest taką bardzo poważną wadą i tutaj opinie dotyczące eugeniki mogą się różnie kształtować w zależności od tego, jaki obraz jest przed oczami. Panie pośle, mówił pan o tym pakiecie pomocowym dla matek. Czy już jest koncepcja tego pakietu? Czy wiadomo, jak on ma wyglądać? Co będzie w jego skład chodziło? Na pewno będzie to zmiana ustawy za życiem, wzmocnienie tych elementów, które z jednej strony stanowią wsparcie dla kobiet w najtrudniejszych ciążach, czyli wszędzie tam, gdzie pojawia się obawa, że dziecko urodzi się w mniejszym bądź większym stopniu niepełnosprawne czy chore. Z drugiej strony pomoc dla matek, dla rodzin, kiedy takie dziecko jest w rodzinie. Tu jest jakby szereg takich szczegółowych kwestii, w których należy wzmocnić obowiązujące regulacje. Ja powiem o jednej, w której zresztą już występowałem do Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych. To jest wzmocnienie wsparcia dla środowiskowych domów samopomocy, czyli takich miejsc, gdzie jest zapewniona opieka dla osób niepełnosprawnych, żeby rodzice mieli możliwość wytchnienia czy podejmowania pracy zawodowej. Czyli żeby te dzieci miały kontakt z rodzicami, czy żyły z rodzicami, ale po prostu na co dzień były zaopiekowane w domach, w których będą miały jakieś zajęcia, jedzenie i pomoc ze strony opiekuna. Tak, to jest bardzo ważne. I to też jest ważne i ważną rzeczą jest, bo jest, mamy już, kończymy, kończy się audycja, żeby powiedzieć, że niezwykle istotną sprawą jest kwestia informacji, edukowania społeczeństwa i tutaj mam nadzieję, że minister Czarnek bardzo mocno o to, jestem nawet przekonany, że o to bardzo mocno zadba, żeby tłumaczyć społeczeństwu, czym jest prawo do życia, dlaczego to życie musi być, dlaczego jest w polskiej konstytucji chronione. Z drugiej strony akcja informacyjna w mediach publicznych, ale także za pomocą takich mediów jak Telewizja Republika, informowania społeczeństwa, pokazywania bicie serca w pierwszych tygodniach, od szóstego tygodnia życia w organizmie matki, pokazywania, że osoby niepełnosprawne są równowartościowymi członkami społeczeństwa, że mogą żyć szczęśliwie w rodzinach, czasami mogą także pracować czy w inny sposób uczestniczyć w życiu społecznym. Także wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jest tylko jeden z elementów. Teraz potrzeba wsparcia ze strony państwa i władzy rządowej i samorządowej,
akcji edukacyjnych i informacyjnych. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był poseł Bartłomiej Wróblewski, sprawozdawca, wnioskodawca ustawy czy poprawki do Trybunału, która doprowadziła do zlikwidowania w Polsce aborcji eugenicznej. Bardzo dziękuję jeszcze raz, panie pośle. I zapraszam, za chwilę będziemy rozmawiać o epidemii i o tym, czy maski skutkują, z doktorem Pawłem Sutkowskim.